Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Kurczę, tak szybki update, taki kurczę dzienny vlog. Dzięki, że jesteście ze mną na kanale przede wszystkim. I dzięki za wszystkie komentarze, szczególnie tam, gdzie teraz było o tym kupnie busa. Tak z partyzanta zupełnie nagrane. Z tym busem to jeszcze były przygody, ale o tym powiem wam w innym odcinku. A teraz tak szybko chciałem wam powiedzieć, co mnie słychać, bo zapowiada się weekend. Zapowiada się taki weekend, że będę na Dolnym Śląsku. Wybieram się w Karkonosze. Pojedziemy sobie taką tam 200 km pętelkę. Zrobimy po czeskiej stronie, trochę po polskiej i na czeskiej stronie, ale też będę tam w stronę Kotliny Kłodzkiej i Góry Stołowe też gdzieś sobie tam ruszymy. W każdym razie jutro albo pojutrze. W zasadzie piątek, sobota, no w niedzielę to tylko powrót. Jadę na Dolny Śląsk. Miałem jechać tracerem, ale niestety łożysko koła się wysypało. Miałem wam to wcześniej pokazać. W każdym razie, o, wysypało mi się łożysko koła. Oczywiście nie miałem czasu wcześniej do tego zajrzeć. No i zamówiłem łożysko w poniedziałek, ale nie doszło, więc tracer odpada. A chciałem jechać na kołach. No nie pojadę na kołach, pojadę po prostu busem. Naszym nowym busem, który też mam zamiar przetestować w tej trasie, gdzie zapakuję dziewiąteczkę, ale fajnie, też się cieszę, bo będzie łututowanie na tych winklach. Dziewiątka zapewnie sprawdzi się równie fajnie, jak nawet nie lepiej, bo będzie można się powygłupiać. Jest to bardzo lekki motocykl i bardzo poręczny, trochę bardziej poręczny od tego, ale też ma być bardzo gorąco, więc no tam trochę mniej owiewek, więc całkiem fajnie to może wyjść, więc jadę na Dolny Śląsk, jedziemy i to już w ten weekend będziemy na Dolnym Śląsku, ale oprócz tego dużo się wydarzyło, a w ogóle wam powiem, jakie jaja. Dzisiaj pojechałem sobie, przyjechałem do domu, no to Martuś z małym poszła na, ojej, pojechali do takiego sztucznego zoo, mniejsza z tym, na takie gospodarstwo. W każdym razie nikogo nie było w domu, mówię, dobra, to siadam na motocykl, mówię, zrobię sobie małą rundę, może coś, parę zdjęć porobię i przejechałem się do Mrągowa, niedaleko, tam dronem troszkę polatałem, fajne miejsce w ogóle znalazłem takie, gdzie wcześniej nie byłem, nieważne. W każdym razie i w drodze powrotnej gość, zrobiło się ciemno oczywiście, bo już się szybko dosyć robi ciemno, zanim tego drona wyciągnąłem, zanim tam polatałem, zanim co to. Chwilę minęło, zrobiłem parę zdjęć, dosłownie parę, naprawdę chwila to była i byłem w nowym kasku Iconie, o którym też mógłbym wam nagrać odcinek. Jak macie pytania co do Icona, to też napiszcie je w komentarzu, to wtedy nagram, będę miał o czym pogadać przy okazji jakiegoś garażowego vloga czy unboxingu. No unboxing już był, ale już jeżdżę w tym kasku, ale mogę wam o nim sporo powiedzieć. W każdym razie szybę mam taką ładną tutaj, ona jest bardzo delikatnie przyciemniona i jak wracałem, to mówię, nie jadę już ostro, tylko będę wracać, taka zachodzące słońce było, w sensie ono już zaszło, było czerwone niebo i także akurat jechałem prosto pod słońce, które zachodziło, więc były czerwone niebo i czarne tło. I jeszcze ta ciemna szyba, więc słabo było widać. No i jechałem bardzo spokojnie, z tyłu jakiś motocyklista nadjechał, mnie wyprzedził na Fioterze 1300. No i poleciał, mówię, dobra chłopie, leć sobie, nie będę się z tobą ganiać, bo tak mnie tam wyprzedził dosyć dynamicznie. Parę samochodów wyprzedziliśmy i słuchajcie, kurna jaka akcja. Fart dla mnie, nie fart dla niego, bo później tam takie roboty drogowe, coś tam i on zaczął wyprzedzać dynamicznie, powyprzedzał samochody, wyleciał na górkę i zjeżdżał z górki, roboty drogowe, nie spodziewał się, bo taka szaruwa, już ciemno i gość patrzy, on tak, ja wiem, ze 100 metrów przede mną, ja nie jechałem za dużo wolniej w zasadzie od niego, tylko po prostu trzymałem duży odstęp, no nie, no jechałem wolniej, bo on tam mnie, ja sobie odpuściłem po prostu, no i kurczę, patrzy, przed nim wylatuje policjant po prostu, nie wiadomo skąd, wybiega mu pod koła, macha żółtym takim lizakiem, wiecie jaki to jest, tam czerwonym lizakiem, bez kamizelki, bez niczego, mówię, ja pierdzielę, jakby mi tak wyleciał, abym leciał sobie tam dwie paczki, to po prostu z niego by nic nie zostało, nie? Po prostu nie wiem, co miał w głowie ten człowiek. Nieważne, czy to był policjant, czy nie, no ale po prostu to tak, dla mnie to było jakby podpisanie wyroku śmierci na sobie, masakra jakaś. No i zatrzymała go ta policja, no tam nie mierzyli, bo pewnie było za ciemno, nie wiem jak to tam działają te fotoradary. W każdym razie jego zatrzymali, a ja po prostu pojechałem dalej. I wróciłem do domu, też jeszcze zdążyłem Piotrusia pożegnać. Ale nie o tym ten odcinek, bo właśnie chciałem wam powiedzieć o tym, że będę na tym Dolnym Śląsku i to w zasadzie tyle. Z tej nagrywki z Mrągowa coś wam wrzucę tutaj, jakąś przegwiazdkę na szybko. Także jak będzie ktoś chciał, to obserwujcie moje
relacje na Instagramie i na Facebooku, bo tam będę wrzucać, gdzie jestem. Jadę tylko ja i Paweł Rochmin, z którym byłem w Alpach, reszta chłopaków. Miał ktoś tam jechać na kołach, napisałem, ale nikt się w zasadzie nie zgłosił. Zgłosiła się jedna osoba, ale jak usłyszał, że no moja przelotówka na autostradzie to jest trochę więcej niż 130, to zrezygnował chyba. Więc po prostu spakujemy się w busa, wrzucimy dwa motory i zobaczymy, czy się w ogóle zmieszczą i pojedziemy sami na miejscu w ogóle. Jeszcze mój koleżka jest i jeszcze inni znajomi się okazuje. Dzisiaj spotkałem w Mrągowie kumpla, który jeździ motocyklami i też śmiesznie mu mówię, że jedziemy w Karkonosze. Mówi, to co ty gadasz, ja też jadę. Jadę do Jeleniej Góry, nie? Ja mówię, no my też w Jeleniej Górze chcę bazę zrobić, nie? I o kurde, super, nie? Ja mówię, no to się zgadujemy, bo on mówi, że tam jedzie najpierw do Warszawy, do kumpla i później razem jadą. Troszkę inaczej niż my, ja nie mam aż tyle czasu, żeby sobie tak jechać, ale w każdym razie fajnie, bo więcej ludzi tam łapie tą ostatnią pogodę i mam nadzieję, że wy też łapiecie. Ma być jeszcze bardzo ładna jesień, więc łapcie tu pogodę. A i mnie po prostu korci, żeby gdzieś pojechać za granicę, w Alpy jakieś, ale myślę, że tutaj nawet ten jeden dzień, bo jest też ciężko wyrwać się z pracy, mam bardzo dużo obowiązków w pracy, mam bardzo dużo obowiązków w domu, mam bardzo dużo obowiązków wobec firmy, jeszcze ten nowy bus i w ogóle jest tyle rzeczy, multum tego się po prostu zbiera, nie mam czasu na jeżdżenie, uwierzcie mi, że po prostu całe wakacje to praktycznie nic nie jeździłem motocyklem, nigdzie nie byłem, fajnie, że wy jeździcie, bardzo mi się podoba, jak wrzucacie jakieś rzutki, to jest super sprawa. Ja nie jeździłem, byłem tylko wcześniej troszeczkę, w czerwcu na jakichś tam wyjazdach, a tak to nic, nie? Nic. I tak strasznie mi korci, żeby jeszcze w październiku, a w ogóle rodzinnego nawet urlopu nie mieliśmy. Też nigdzie, zero. I też mi tego bardzo brakuje, może na koniec września jeszcze coś złapiemy, jakąś pogodę, może w Chorwacji, no nie wiem, po prostu, ale mnie to po prostu korci, żeby siąść na motocykl albo wsiąść w busa, wrzucić motocykl i jechać na tydzień gdzieś, po prostu w jakieś Alpy włoskie, gdzieś, gdzie jest ciepło, czy na wybrzeże Chorwacji, żeby sobie pojeździć i pochillować, ale na motocyklu. Strasznie mi się tego chce, ale nie ma jak. Chciałem wam opowiedzieć jeszcze, bo przy okazji tego filmiku zrobimy mały unboxing, bo patrzcie, co dostałem. Przepraszam, nie dostałem. Kupiłem sobie za kasę. Swoją własną kasę. Sprzedałem wszystkie GoPro. Nie mam już tej żadnej kamery GoPro. Na szczęście sprzedały się i się ich pozbyłem, chociaż pan od GoPro miał pewne zastrzeżenia, jeszcze oddawałem mu trochę kasy. Ale kamera nie była uszkodzona, działała, ale wiecie jak to GoPro lubi się zawiesić. No, także nigdy więcej GoPro, bo GoPro to nie jest fajne. W tych czasach, kiedy po prostu są już alternatywy, tak, nagrywam to DJI kamerą, wiecie, że nagrywam vlogi DJI-em teraz. Chociaż różnie jeszcze też Seną na kasku, nieważne, w każdym razie brakowało mi kamery przez sferycznej, no to mamy kamerę sferyczną. Nowa kamera Insta360X3 Motorcycle Kit. Chciałem was zaprosić na taki krótki unboxing tej kamery. Przy okazji, że chciałem z wami pogadać, to zobaczmy sobie, co jest w środku, bo ja się bardzo cieszę z tego zakupu. Oczywiście na ostatnią chwilę, ale jeszcze na wyjazd zdążę ją zabrać. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Wziąłem zestaw motocyklowy, więc tutaj widzę, że są jakieś tam mocowania do kasku, do ogona, do kokpitu i heavy duty claw, coś tam mam, ble, ble, ble. Także jakieś mocowania są. Zaraz sobie to otworzymy. Zostańcie jeszcze do końca tego odcinka. Może was zaciekawi. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze o kasku, nie? To zrobię wam nagrywkę też, jak to ten kask. Jest to kask Icon, rzadko spotykany u nas. Wróciłem do Icona, wróciłem. To zapraszam was szybciutko na krótki unboxing takiego oto zestawu. Jest to Insta360X3 Motorcycle Kit. Piszą, że w opakowaniu jest kamera, kabel, coś ochronnego, coś do wycierania, karta SD, ciekawe jaka. Mocowanie na kask, mocowanie na ogon, cockpit mount i heavy duty clamp. Tak to wygląda. Kamerka w ogóle nie wiem. No, czytałem trochę. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem zmienić wszystkie kamery. O tak, chciałem zmienić kamery i chciałem uwolnić się od GoPro. I mam nadzieję, że mi się to udało. Widziałem nagrania z tej kamery, wyglądają nieźle, ale sam jestem ciekaw tej kamery po prostu, jak ona wygląda. Bardziej chodzi mi o to, jaki ma gabaryt, czy jest ciężka, bo GoPro było dosyć duże i ciężkie. GoPro Max używałem tej kamery, jeśli chodzi o kamerę sferyczną.
I no, dlatego jestem ciekaw, jak ta kamera będzie wyglądać. Pierwsze odpakowanie i zaraz sobie tu zajrzymy do niej. Chcę ją zabrać na ten wyjazd właśnie w góry, w Karkonosze. Jako pierwszy raz taki, ale nie wiem jeszcze jak to zamocować, czy na kask, czy nie. Czy jeszcze gdzie indziej. Tych mocowań tutaj trochę dają. Nie powiem, że już nie zamówiłem jakichś akcesoriów do tej kamery, bo zamówiłem. I mam tam jakieś mocowanko takie, bo tutaj to mocowanie jest chyba na zwykły ten, zobaczcie. Powiem wam, że całkiem fajnie wygląda. I całkiem niewielka. Kurde, duży zestaw. Fajnie to wygląda, super. Zobaczcie, jak ładnie spakowane w ogóle. Co my tu mamy. Tak, jest nowe oprogramowanie, też fajne ponoć do tej kamery, które samo nagrywa. Mnie interesuje sama kamera, sobie ją wezmę. Ciężka dosyć. Myślałem, że będzie lżejsza. Ale jest, powiedziałbym, że objętościowo to jest to samo, co GoPro Max. Tutaj troszeczkę inaczej ona jest zbudowana, widzę. No i to mocowanie takie na gwint po prostu, taki jak mają aparaty. Jakoś nie wierzę w to mocowanie. Dlatego zamówiłem mocowanie. A, to wszystko aluminiowe jest. O kurde, ile tych mocowań jest. Patrzcie. Tu w zestawie mamy jakieś, to chyba jest mocowanie na kask. Jest kilka przylepców. Tutaj mamy taśmy do przylepiania. No, kamera w ogóle, fajna kamera. Fajnie wygląda. Powiem wam, jak przymierzam ją teraz rozmiarem do DJI Action 1, no to taka jest, powiedzmy, jeszcze pół razy większa od samej kamery. Ale ogólnie wygląda zacnie. Przede wszystkim fajnie, bo można ją nosić w ogóle bez niczego, nie? Ale jest bardziej płaska. W sensie tu szczupa, bo GoPro to taki klocek, takie pudełko papierosów, powiedziałbym. A tutaj jest ona jest wyższa, a troszeczkę inaczej zrobiona. No i co przede wszystkim, można tu podłączyć zewnętrzny mikrofon, czyli możecie na przykład nagrywać sobie vlogi, czyli to, co mówicie, ten mikrofon zewnętrzny taki do kasku podłączyć i nagrywać przestrzenne filmy z dźwiękiem nagrywanym z kasku, nie? GoPro Max nie ma takiej możliwości, bo tam nie obsługiwany jest mikrofon zewnętrzny, a tutaj mamy mikrofon zewnętrzny. Tu jest clamp kit jakiś. No, wygląda bardzo, bardzo, bardzo. Wszystko aluminiowe, tylko trochę mnie martwi, że jest ciężkie. O, ale te szczęki wyglądają porządnie. Ciekawe, czy to jednocelowa kulka, czy taka właśnie, że przyda się też do zamocowania tej kamery. Czy to mocowanie też będzie pasować do mocowań ram mounta. Kamera się przykręca na ten gwint. Tutaj, to jest gwint taki statywowy. No dziwo się trzyma, dosyć nieźle. Kurde, nie no fajne. Super, fajne, fajna sprawa. Nawet mi się podoba. Można to porządnie przykręcić. Ale miało być jeszcze jakieś mocowanie. Mamy tylko krótkie. Nie ma kijka jakiegoś? Nie ma, tylko jest takie krótkie. Nie ma takiego długiego kijka, który się mocuje gdzieś jeszcze. Kamera sama stoi. Można ją postawić. Co tu mamy? Karta pamięci. 64 giga karta pamięci. Spoko, nie? 64 giga to niewiele, ale przyda się. 64 giga to tak w sam raz, żeby gdzieś też użyć jako zapasową kartę. Nie pamiętam, jaką kartę tu obsługuję. A, mocowanka są w ogóle takie kompatybilne, jak widzę. W sensie jak do GoPro, nie? Te przylepki. Przylepiec zakrzywiony, płaskiego w ogóle nie ma. Kurde, no fajny zestaw. I tutaj jeszcze coś mamy. Takie małe pudełko. Ale fajnie w ogóle to spakowane, tak? Ja pierdziu. Bardzo profesjonalnie, nie takie małe pudełeczko i byle jakie jak w GoPro, które miałem wcześniej. Tu się to otwiera. Zajrzymy jeszcze, co tutaj jest. Tutaj mamy kluczyk taki do wkręcania śrubek. Śrubki, jak do GoPro, kabelek USB-C, więcej śrubek, żeluś, a tu jakiś pokrowiec jest, coś i dużo papierków, instrukcji obsługi i wlepka jest, jak ktoś lubi wlepki. A tu jest szmatka do przecierania,
Installation Guide, Waterproofing, Safety Guideless, czyli po prostu instrukcja obsługi i to wszystko. Ale miała być jakaś taka, na opakowaniu było napisane, że jest jakaś ta, jakaś zaślepka do obiektywu. No tutaj widzę, że to jest szmatka do przecierania. Tutaj no to instrukcja, to tam powiedzmy wrzucam to z powrotem do pudełka, bo nie ma co z tym robić. Tutaj są przyklejki do przylepków. Przylepce. Tych przylepcy nie używam, w zasadzie kiedyś używałem, ale zawsze jakoś inaczej to przyklejam, bo jest jakiś inny powód albo sposób na to. To jakieś takie kółeczka. Ciekawe do czego to. No taśma trzyłem do przylepcy. Ta to tam niepotrzebne. No to zajrzymy tutaj, bo tutaj może jest ten pokrowiec. O, tak, to chyba jest ta zaślepka na kamerę, żeby ją schować. Kurde, o właśnie, takie kieszonki potrzebowałem, bo chcę sobie zrobić taką kieszonkę, gdzie będę mógł kamerę włożyć. A, bo to tak działa chyba. Tak, bo ją się wiesza tu. Patrzcie. Czyli mogę wrzucić sobie tu kamerę, pokrowiec neoprenowy taki i na sznureczku powiesić na klacie. Chyba. Nie, mylę się. To nie do tego służy. To jest tylko do noszenia. No. To jest tylko do noszenia takie, żeby to włożyć, schować, żeby się albo założyć na Insta, żeby się nie popsuła i tutaj jest dziura zrobiona po to, żeby chyba ją naładować. Tak mi się wydaje. No dobra, także mamy nową kamerkę. Słuchajcie, Insta 360. Zobaczymy, przetestuję dla Was tą kamerę. Będziecie mieli później pytania i Wam się filmiki będą podobać, a szczególnie te na Instagramie i na Facebooku. Tam teraz się najwięcej dzieje. To piszcie. To piszcie. O, włączę się. Cześć. Po chińsku jest, po angielsku jest, po rosyjsku jest. Po polsku nie ma. Tu activate camera. O, trzeba ją zaktywować. Ale duży ekran w ogóle. Bardzo duży ekran. Nie no, spoko jest, fajno. Podoba mi się. Coś nowego, coś nowego. Dobra, ja się z Wami żegnam, nie będę marudzić. Do zobaczenia na Dolnym Śląsku już w ten weekend. I na YouTubach. Zobaczcie później relacje z wyjazdu. Piąteczka, cześć!